Cześć widzowie, ja jestem Michał, oglądacie kanał Cyna.io, a to jest latarka Olight Baldur RL, w której posiadanie wszedłem około pół roku temu. W międzyczasie bardzo intensywnie ją eksploatowałem w różnych warunkach, dlatego jest to dobry moment, żeby opowiedzieć o niej, co mi się w tym urządzeniu podoba, a co moim zdaniem zostało zrobione kiepsko, dlatego że to jest informacja, którą potencjalny kupujący może chcieć. Wykorzystać. W dużym skrócie nie będę omawiał wszystkich cech, dlatego że, jeżeli ktoś chce, to może sobie obejrzeć film, w którym omawiałem dokładne cechy tej latarki. W dużym skrócie urządzenie kombinuje funkcję wskaźnika laserowego. I silnego źródła światła, czyli po prostu białej, mocnej latarki z bardzo fajnym zasięgiem, dlatego że naprawdę w ciemnościach można tak do dystansów, tam powiedzmy nawet do 100 metrów, sobie nią podświecać. Jeżeli chodzi o laser, no to największym moim zastrzeżeniem jest to, że niestety, choćby nie wiem, jak dobrze skręcić tą podstawę, o tym mówiłem w pierwszym odcinku, że tutaj no, ważne jest połączenie tych dwóch części, ponieważ mocowanie latarki składa. Się jakby z dwóch elementów. Jest taka podstawa, która zapina się na szynę Picatinny, i jest taki w takim zapadkowym mechanizmie tutaj taka szy, taka jakby druga mini szyna, która mocuje już ją i ustawia ją względem broni. I teraz ten mechanizm oczywiście jest bardzo fajny i wygodny, natomiast no niestety powoduje, że tutaj choćbyście nie wiem, jak dobrze to zmocowali, to będzie zawsze pewien luz. W związku z czym najczęściej ten laser odjeżdżał mi w pionie. Czyli, powiedzmy, na małe dystanse rzędu 5-7 metrów nie ma to znaczenia. Jeżeli byście chcieli coś trafiać z, z pomocą tego wskaźnika na 15 czy 20 metrów, to po prostu będzie problem, bo on, bo on będzie, się, będzie się rozregulowywał. Ta latarka najczęściej latała albo na shieldzie. Albo na CZP10M, czyli pistoletach takich raczej niewielkich. I jeżeli chodzi o laser, to tak jak mówię, jego przydatność moim zdaniem jest ograniczona. Natomiast samo źródło światła, oczywiście, spisuje się bardzo dobrze. Jest tylko jedna uwaga, mianowicie. Ta latarka yy, niestety, jeżeli ją naładujecie, ładowanie odbywa się za pomocą y, takiego kabla magnetycznego. Bardzo fajnie to działa, dlatego że po prostu zakładacie go y, na latarkę y, i odbywa się ładowanie. Ładowanie trwa 20 minut. Może, jeżeli macie dobrą 2A ładowarkę USB, to więcej to nie będzie trwało. Natomiast problem polega na tym, że ona się dosyć szybko rozładowuje. To znaczy, jeżeli ją naładujecie i schowacie ją do plecaka, czy, czy, czy do sejfu e, i będziecie po prostu trzymać ją w stanie naładowanym, e, no to niestety ona w ciągu tygodnia traci jakieś 30% naładowania. E, czyli jeżeli ona poleży 3 tygodnie, to niniejszym spodziewajcie się, że zastaniecie po prostu rozładowaną latarkę. Czyli, czyli problem samorozładowywania się w stanie wyłączonym, w stanie, w stanie czuwania, niestety jest dosyć duży. Ja znalazłem na to pewne remedium, to znaczy latarka rozładowuje się mniej, jeżeli przełącznik wyboru trybu pracy zostawicie w pozycji laser. Jeżeli zostawicie to na laserze, to ona prawdopodobnie bez rozładowania się jeszcze po miesiącu będzie miała gdzieś tam połowę sosu natomiast no to jest oczywiście takie tak no obejście problemu, tak? Nie powinno być tak, moim zdaniem, że ona po prostu leżąc y, tą baterię y, wytraca, dlatego że oczywiście samo rozładowanie się ogniw litowojonowych nie trwa tak szybko, tylko, tylko prawdopodobnie układ czuwający, który monitoruje te, te przyciski chwilowe, które zresztą mają dwie funkcje, tak? Bo możemy sobie zapalić na stałe, a możemy po przytrzymaniu dłuższym zrobić sobie takie impulsowe światło, tak? Więc nie jest to prosty switch. Tylko jest tam jakaś elektronika, która czuwa e, i monitoruje stan tych włączników. Prawdopodobnie niestety została zaprojektowana w sposób, który pobiera dużo prądu. E, jeżeli chodzi o czas ciągłego świecenia, e, no to nie jest źle, dlatego że on, e, tak jak badałem go na początku, e, wynosił około 40, ponad 40 minut ciągłego świecenia. E, to się póki co nie zmieniło, e, więc bateria nie jest mała, ona się nie zużywa, e, tylko właśnie problemem jest e, ten złodziej. Prądu, nazwijmy to, który tam w środku istnieje i powoduje podkradanie tej energii w momencie, kiedy latarka leży. I to jest właściwie oprócz, oprócz tego drobnego luzu, który powoduje przesunięcie celownika laserowego, jest to jedyna moja uwaga do tej latarki. Ona, tak jak widzicie, nie wybuchła. Bo wszyscy gdzieś tam opowiadali, że latarki OLight no to są te, które eksplodują. Tak? Ta słynna historia z gościem, któremu w ustach latarka wybuchła. Natomiast ja przypominam, że ona miała zupełnie inne źródła zasilania, bo tam były baterie litowe, takie cylindryczne. To jest zupełnie inna technologia, więc w tych latarkach ja nie słyszałem, żeby to się działo. Także nic z tych rzeczy się nie potwierdziło, że to jest jakieś straszne, niebezpieczne urządzenie. Generalnie latarka działa. Dobrze dopasowuje się do broni, poza uwagą dotyczącą lasera i ładowania. Właściwie nie mogę na jej temat powiedzieć złego słowa, i uważam, że. Aha, ja tą latarkę parokrotnie zamoczyłem. Ona została przeze mnie niemalże całkowicie zanurzona. Tak jak widzicie, nie ma to zupełnie wpływu na jej, na jej działanie. Jeździła zarówno na broni, jak i gdzieś tam wrzucona do kieszeni plecaka w sposób niespecjalnie staranny, zabezpieczona, więc Urządzenie generalnie jest odporne na zniszczenie, na zepsucie, e, poza uwagami, które wymieniłem. Myślę, że mogę szczerze polecić. Tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, cześć.